No właśnie, a wyborca siedzi i zawija w papierki. Nie wie tak naprawdę, na kogo głosować. Zapowiadałem zawsze i zapowiadam to twardo za każdym razem. Jeżeli jakikolwiek miarodajny, choćby sondaż opinii publicznej, po debacie jednakże, wskaże, że Kazimierz Michał Ujazdowski ma większe poparcie wśród wyborców, nie w gabinetach partyjnych, niż ja je mam, to ja się natychmiast wycofam. Wyzywasz go do debaty? Ale oczywiście. Kanciasty stół byłby super miejscem do takiej debaty. Kanciasty stół, wyjątkowe wydanie, wydanie programu, który odnosi się do okrągłego stołu, jak czytamy na YouTubie. Przy tamtym historycznym stole spotykali się przeciwnicy, teraz tak nie jest, ale kanty i ostre krawędzie to jest coś, co między nami istnieje, co trzeba przezwyciężyć i o tym chcemy rozmawiać. W naszym programie tak by odbywało się to na oczach opinii publicznej, a nie w zamkniętych partyjnych gabinetach. Mówił Paweł Kasprzak o nowym swoim projekcie i projekcie Obywateli RP. Sławomir Matczak, witam Państwa, witam wszystkich, witam Ciebie, Paweł. Cześć. Pozwolę sobie mówić na Ty, bo się znamy od dłuższego czasu. Natomiast ja mam pytanie. Siedzi Grzegorz Schetyna, Włodzimierz Czarzasty, Paweł Kasprzak. Kim Ty jesteś? Politykiem już się stałeś? Zacząłeś kandydować. Przeszedłeś na drugą stronę kanciastego stołu. To nie Ty zadajesz pytania, to Tobie się zadaje pytania. Zadaję pytanie, kim jesteś? Grzegorz Schetyna, symbolicznie tutaj nieobecny, gdyby był, to by powiedział, tak wiem, że taki jest aktualny przekaz na Wiejskiej w Biurze Władz Krajowych Platformy Obywatelskiej. On mówi o naszych propozycjach, a kto to jest Kasprzak, tych propozycjach debaty i wyboru tego kandydata, który ma największe poparcie. Więc no, jestem nikim. No, rzeczywistość jest taka, że istotnie trudno mi być teraz zapraszającym pozostałych polityków, skoro zwłaszcza z kandydatem Platformy Obywatelskiej wchodzę w konkurencję budzącą emocje. Natomiast to też nie jest tak, że przeszedłem na drugą stronę, dlatego że po pierwsze to jest Senat, po drugie ja jestem kandydatem obywatelskim i po trzecie wreszcie w tym akurat programie ja nigdy nie udawałem, że jestem bezstronnym dziennikarzem. Ten program polegał na tym, że myśmy kładli swoje postulaty, postulaty Obywateli RP na stole i oczekując konkretnej odpowiedzi od polityków, no daremnie. No dobrze, kładziesz postulaty teraz, gdzie położysz postulaty? Idziesz do Senatu, stworzyłeś Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Obywatele RP, jako jedyny kandydujesz do Senatu. Gdzie te postulaty będą teraz położone? Przed wyborcami? Przed wyborcami. No, w dalszym ciągu leżą też przed tu nieobecnym Grzegorzem Schetyną. Tu nieobecny Włodzimierz Czarzasty, bo to też wymaga wyjaśnienia. Grzegorz Schetyna, nasza Platforma Obywatelska stwierdziła, że ponieważ Kasprzak przeszedł na drugą stronę, to oni nie będą przyjmować tego zaproszenia. Lewica z kolei dzisiaj właśnie oświadczyła, że żąda kolejnych rozmów na temat paktu senackiego. Jeśli po raz kolejny zostaną zignorowani i pakt zostanie zastąpiony dyktatem, to oni wystawią swoich kandydatów. Politycy kłócą się o miejsce. Nie, już oni wiem, czekają oni sobie listy numer i pierwszy, nie, drugi, obrażam się, bo pozwól, nie będę... że wyjaśnię powód nieobecności Lewicy. No bo oni doszli do wniosku, że skoro czekają do wtorku, to czekają do wtorku. Nie będą tutaj przychodzić i komentować postępowania Platformy, bo to im nie wypada. Myśmy już w tą sytuację weszli na tyle głęboko, że to nie ma sensu powstrzymywać się przed komentarzami, bo prowadzimy je już od bardzo dawna. Ten postulat nasz główny jest w dalszym ciągu realizowany właśnie za pomocą mojej kandydatury. Nie zauważyłeś, że o kimś zapomniano? Czyli zapomniano o wyborcach. To jest my na listach, wy na listach, my na jedynkach, wy dwójki, trójki. To są panowie, którzy siadamy na kanapach. Ty masz jako jedyny, no masz dużo miejsca na tej kanapie albo nie masz kanapy. Powiedz mi, jaka jest twoja rola tak naprawdę? Właśnie, to po pierwsze, to jest podwójna kwestia. Raz, sama kandydatura. Znaczy, jej wystawienie jest bezpośrednią, natychmiastową reakcją na ten skandal, którego jesteśmy świadkami w Warszawie, czyli na dyktat dotyczący Kazimierza Michała Ujazdowskiego i na ten skandal, który my przeżywamy... Nie lubisz Ujazdowskiego? Nie, to nie o to chodzi. Sekundkę. I na ten skandal, który dotyczy wyborców, tak? I naszych postulatów. Tak? Znaczy, my domagaliśmy się wspólnego kandydata do Senatu,
uzgodnionego z udziałem wyborców. Nigdy nie usłyszeliśmy żadnej odpowiedzi od polityków, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, poza taką jest za późno, od 2 lat słyszymy, że jest za późno, albo właściwi ludzie we właściwym czasie podejmą decyzję. Ja kandyduję też między innymi po to, żeby ich zmusić do tej debaty. Nie chcecie, to się zmierzcie ze mną. Znaczy, oni oczywiście mają wszystkie sznurki w ręku i próbują tę strategię zrealizować, którą realizowali zawsze. To znaczy po prostu będą udawali, że nie ma tego postulatu, że nie istnieje żaden Kasprzak, że nie mają z kim rozmawiać i spróbują zignorować ten problem. Ta reakcja ostatnia lewicy z kolei wszystkich nas niepokoi, tak? No to grozi rozbiciem głosów w kampanii senackiej, co jest katastrofą, oczywiście. Natomiast ona jest kolejnym powodem, dla którego no, Grzegorz Schetyna powinien wreszcie zacząć się zastanawiać i właśnie tak jak ty mówisz. No tym razem jednak biorąc pod uwagę zdanie i interes wyborców. No właśnie, a wyborca siedzi i zawija w papierki i nie wie tak naprawdę na kogo głosować, bo czy ja głosuję na jedynkę, czy na dwójkę, czy na listę, czy na człowieka głosuję? Senat. To są jednomandatowe okręgi wyborcze. Tak, akurat ta sytuacja jest czysta i jednoznaczna. No tak, ale będziemy mieć bardzo wielu kandydatów. No, jasne. Mamy 80 to jest osobny parę problem. Komitetów wyborczych zarejestrowanych. Ale to jest osobny problem, natomiast Senat to jest jasna sprawa. I jeśli chodzi o głos wyborców, i ten postulat bym do tego pana zaadresował, to Warszawa już wybrała. Rafał Trzaskowski jest co do osobowości, postawy, wieku, wartości wyznawanych, konsekwencji, dokładnym przeciwieństwem Kazimierza Michała Ujazdowskiego, z całym szacunkiem dla tego ostatniego. Ja jego poglądów nie oceniam i nie przestanę tego robić. Innymi słowy, startujesz, żeby on nie wygrał. Nie, żebyś startuję... ty poszedł do Senatu nie, ze swoim programem. Nie. Znaczy ja zapowiadałem zawsze i zapowiadam to twardo za każdym razem, jeżeli jakikolwiek miarodajny, choćby sondaż opinii publicznej, po debacie jednakże, wskaże, że Kazimierz Michał Ujazdowski ma większe poparcie wśród wyborców, nie w gabinetach partyjnych, niż ja je mam, to ja się natychmiast wycofam. Wyzywasz go do debaty? Ale oczywiście. Kanciasty stół byłby super miejscem do takiej debaty. Oczywiście. Żebyście usiedli naprzeciwko siebie zamiast portretów Czarzastego czy Schetyny, żeby usiadł z jednej strony Kazimierz Michał Ujazdowski, z drugiej Paweł Kasprzak. Oczywiście. A wyborcy zdecydują, a oczywiście. Ludzie zdecydują. Oczywiście. Powiedz mi, ja czytałem też od twoich o tym, że zdecydowałeś się kandydować, ale też taki zarzut, że ty nie masz żadnego programu. Pokażcie mi program Pawła Kasprzaka. Oprócz tego, że przeciwko Ujazdowskiemu nie masz żadnego programu. Masz jakiś program? Ale oczywiście, że tak. Mamy ten program uchwalony jeszcze na dobitkę na 2 kolejnych kongresach obywateli RP, odległych od siebie o rok. A w zasadzie ten drugi potwierdził tylko i uszczegółowił w niektórych miejscach program pierwszego. To jest program konstytucyjnej reformy państwa. Znaczy my uważamy, że to, co się stało w 2015 roku, to nie była krytyka nieefektywnych na przykład rządów Grzegorza Schetyny. To była krytyka nieuczciwych rządów, tak zarzucali to pisowcy PO, nieuczciwych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Od tej nieuczciwości ja komentować nie chcę, to jest moim zdaniem... Doradcy międzynarodowi mówią, żeby odcinali się od rządów PO-PSL. Tak. Ale natomiast, mówmy o tobie. Natomiast nie, dobrze, to co się stało, tak, to co się stało w 2015 roku i co trwa do dzisiaj ze strony PiS-u, to było zakwestionowanie wiarygodności demokracji. Znaczy, to rzeczywiście jest tak, jak mówią pisowcy i politycy i wyborcy, że trzecia RP w ich poczuciu subiektywnym jak wszystko, nie była ich własnym państwem. To poczucie jest tak powszechne i tak silne, że niezależnie od tego, czy oni mają rację, czy nie mają racji, czy to jest subiektywny, czy obiektywny fakt, jego istnienie w opinii publicznej jest faktem, z którym politycy muszą się liczyć. Oni mają swoje powody kwestionować demokrację za poprzednich rządów i poprzednich lat. Do tych powodów należą te miliony podpisów pod wnioskami dotyczących ustaw i referendów, które Platforma Obywatelska wespół z PSL... Powiedz mi kulisy. Moment twojej decyzji, że ja muszę zacząć kandydować, wystartuję, bo? Wiesz co, ja tu muszę ci powiedzieć, jeśli mogę, to bym opowiedział też o tych 2 latach naszych wysiłków zmierzających do tego, żeby zarówno polityków, jak i opinię publiczną przekonać co do tego, że polityka zawierana w gabinetach, w których ustalany jest ten jedyny wspólny kandydat, który powinien być tą pięścią wymierzoną skutecznie przeciw PiS, spełzały na niczym. Nasze postulaty kompletnie nie znajdowały zrozumienia, nie tylko wśród tych panów,
ale i w opinii publicznej. Pozytywni wariaci, którzy blokują marsze, którzy stoją z transparentami, wynoszeni przez policję z różami. To wszystko pozytywni wariaci nie groźni są. I słuchaj, i nagle wystarczyło, wystarczył rzeczywiście numer schetyny z Ujazdowskim, tu w Warszawie. I nagle dla wszystkich tych, którzy nas wcześniej oskarżali o jakiś infantylny idealizm albo nieodpowiedzialność i rozbijanie, tam osłabianie opozycji, nagle zrozumieli, bo zobaczyli na własne oczy, czym się do cholery kończą takie polityczne deale zatwierdzane za zamkniętymi drzwiami. Numer jeden, tu numer dwa, numer trzy, koalicja, teraz mamy koalicję z PSL, mamy koalicję na PSL z Kukizem, mamy Nowoczesna, Zieloni, Platforma Obywatelska. Powiedz mi, tak naprawdę, jak oceniasz te wszystkie koalicje teraz wyborcze? Czy to jest tak, że miał być jeden mur, mamy PiS, chociaż też jest koalicją, prawda? Mamy monolit rządowy i mamy opozycję. Czy ta opozycja, mówimy wszyscy razem, razem, mówi się razem. Na razie nie ma razem. Wiesz co, nie ma razem. Ten oczywisty, wydawałoby się, fakt, co nas mianowicie jednoczy, jest kompletnie pomijany w tych programach wyborczych. Ja się o tym mówię, tak? Że my potrzebujemy naprawy demokracji, a nie szóstki schetyny. I teraz PiS idzie do wyborów, to też już to wielokrotnie mówiłem. PiS-owscy wyborcy idą do wyborów z poczuciem dziejowej misji. Nieprawda, że to dotyczy. Do czego chcesz namówić w swoim programie ludzi? Do obywatelskiej polityki, do poczucia własności nad wspólnym państwem, do uświadomienia sobie tego, czego schetyna nie chce sobie uświadomić, że prawo pojedynczego geja, deptane bezdusznie przez wyjący z nienawiści tłum, i prawo kobiety w Polsce nie mają podstawowych praw. To jest sakrum demokratów. Mówiono kiedyś, to jest ta wolność, która pchała ludzi w całej historii ludzkości na barykady, wywoływała te dreszcze na plecach, które czują dzisiaj PiS-owcy, a my naprzeciwko nich stajemy i pieprzymy coś o procedurach albo o szóstce Grzegorza Schetyny. Kurczę, tak jakby... Cały czas jesteśmy w dwóch obozach. Czy uważasz, że jest możliwość tego, żeby był jeden obóz? Mówi się, chodzi o to, żeby Polacy byli... To, co przed chwilą powiedziałeś, prawo jednego geja, bitego geja trzeba bronić. Czy tak jak kiedyś, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat, kto pochyla się nad łamanym prawem wobec jednego słabego człowieka, pochyla się nad łamanym prawem wobec każdego z nas. Prawda? Można tak powiedzieć. I powiedz mi teraz, jak chcesz przekonać ludzi, żeby zagłosowali nie za jedną, drugą, trzecią opcją, tylko za tym, żebyśmy mieli wspólne, czy jest w ogóle możliwość taka? Znaczy, to jest najtrudniejszy polski problem. Jest to, też to już parę razy mówię, posługiwałem się tą figurą, ale ona jest dobra i ona jest złowrogo prawdziwa. Saint-Just w Wielkiej Rewolucji Francuskiej mówił: nie ma wolności dla wrogów wolności. To jest pozornie oczywiste zdanie. Tylko Saint-Just to mówił, aż go ścieli, bo sam został wrogiem wolności. I teraz ja nie mam żadnych złudzeń. W odróżnieniu od tych panów, ja stawałem naprzeciwko tłumowi pisowskich fanatyków. Wiem, co to są za ludzie i wiem, że życzą mi śmierci całkiem po prostu. I teraz jak to zrobić, żeby oni rzeczywiście wspólnie ze mną byli gospodarzami naszego wspólnego państwa, to jest bodajże najtrudniejsze wyzwanie. Ale nie mam żadnej wątpliwości, że konstytucja, której nikt nie będzie łamał, będzie ich konstytucją i naszą konstytucją. Twórcy naszej obowiązującej konstytucji mieli doskonałą świadomość tego faktu. Mówi: pamiętajcie, że konstytucję pisze się nie dla siebie, tylko dla naszych przeciwników, bo oni kiedyś zechcą skorzystać z tych praw, które w niej zapiszemy. Tę świadomość trzeba odbudować. Jako obywatele upominacie się o przestrzeganie prawa, respektowanie prawa. Czy twoja decyzja to jest taki głos protestu? To jest głos innej formy? To jest głos protestu. Ta moja decyzja, moja bezpośrednia gotowość do wzięcia udziału w politycznej grze, której ja chciałem być obserwatorem i uzurpacyjnie poniekąd, że użyję dużego słowa, sędzią. Tak? Nie ma się co łudzić. Wyszedłem z tej roli. Tak? Wyszedłem z tej roli akurat w nieprzypadkowym kierunku, że tak powiem, ponieważ Senat ma w państwie polskim do spełnienia dokładnie taką samą funkcję, jak właśnie ruchy obywatelskie takie jak nasz. Powinien być tym strażnikiem takiej konstytucyjnej przyzwoitości. I szczerze mówiąc, ja dosyć dobrze wiem, co w Senacie robić i mówić, żeby te funkcje wypełniać. Zarówno w takim wariancie, kiedy mamy w tym Senacie większość, jak i w tym, w którym jesteśmy w opozycji. To zadam ci trudne pytanie. Tak. Dlaczego tylko ty, jeden, startujesz? Szczera i prawdziwa odpowiedź brzmi tak. Nie mieliśmy najmniejszej szansy na posłuch z tymi naszymi postulatami, zarówno wśród polityków,
jak i wśród wyborców, i jak i wreszcie wśród potencjalnych kandydatów. Po prostu nikt nie wierzył w te nasze postulaty, nikt za nimi nie szedł, dopóty, jeszcze raz to powiem, dopóki Grzegorz Schetyna nie uraczył nas wszystkich kandydaturą Kazimierza Michała Ujazdowskiego, która słusznie lub nie, ale wzbudziła tak potworne oburzenie, że ono pozwoliło mi zebrać podpisy w ciągu... Efektywnie, Paweł, myśmy zbierali je w dwa dni, ale efektywnie to się stało w parę godzin. Robimy ładne porównania. Czy to nie jest tak, że ty jesteś takim rejtanem, który krzyczy nie pozwalam, ale po tobie przejdą? No, przechodzą, już tyle razy przeszli, że nie policzę. Natomiast ja mam świadomość tego, co udało się nam, obywatelom RP i ruchom obywatelskim w ogólności, dokonać w ciągu tych 4 lat. Przysięgam, nie potrafię pokazać ani jednej rzeczy, którą dla Polski, Polaków i polskiej demokracji wywalczyłaby opozycja parlamentarna czy zawodowi politycy. Jak zachęcisz do głosowania? Ludzie są obojętni. Mówimy, jedni są prawica, drudzy są lewica, ale jest jeszcze trzecia siła, potworna siła. Najsilniejsza partia obojętnych i niegłosujących. Moja diagnoza jest taka, nie wiem czy jest trafna, że ta obojętność jest wyuczonym pesymizmem. Znaczy, ludzie już tyle razy próbowali uwierzyć, obietnicom wyborczym i tyle razy zostali oszukani. Ja pytam ciebie jako taki człowiek, po co? Znaczy, ja mam, przepraszam bardzo, w tej roli czuję się niezręcznie i to jest moja pewnie największa słabość wobec tej kampanii, która nas czeka, ponieważ kompletnie nie umiem się chwalić, tak? No, ale myślę sobie jednak, że przez 4 lata zrobiłem tyle, że da się mi uwierzyć. Tak? Bardzo świadomie stawałem w mniejszości naprzeciwko większości. I to doświadczenie no, w końcu nie najistotniejsze dla polskiej demokracji, ale jednak symbolicznie i prestiżowo bardzo znaczne, polegające na skutecznym oporze wobec tych opętańczych miesięcznic Kaczyńskiego, tak? na skutecznym bojkocie zakazu demonstracji, które w wyniku naszego protestu uchwalono w Polsce, na skutecznym oporze garstki ludzi, tak? Zawsze byliśmy w mniejszości, z nielicznymi wyjątkami, przeciw tym kilometrom barierek i tysiącom policjantów, ja myślę sobie, że to daje ludziom powód, żeby mi uwierzyć, no, że to jest być może taki wariat, który naprawdę się uparł i który nie tylko pieprzy o demokracji, tylko naprawdę chodzi mu o to, o zasady, a nie o stołek. No. Że stołek jest guzik wart, tak, jeszcze między nami mówiąc. Ja zamierzam iść, jeżeli dojdę do raczej ciężkiej pracy i do dalszej walki, nie mam co do tego złudzeń. Tak. Ja, śmieszność tej sytuacji, tej mojej kandydackiej sytuacji polega między innymi na tym, że ciekawy jestem, co zrobią strażnicy marszałkowscy, jak ja wygram. Ja jeszcze przez 2 lata obowiązuje mnie zakaz wstępu na teren Sejmu. Nie mówię o budynkach, to nawet nie próbowałem tam wejść, tylko na te skwerki mi nie wolno mi tam stopy w ogóle posadzić. To jest łamana demokracja. W końcu to jest budynek dla ludzi, których my wybieramy. My płacimy na tych ludzi swoje podatki. Przecież to jest sytuacja z moich pieniędzy. Daję komuś, kto zabrania mi pójść do miejsca, które ja opłacam. Powiem tak dosyć brutalnie. Dobrze, troszkę podsumowując, wyzywasz na pojedynek Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Tak jest. Wyzywasz go na pojedynek na programy? Zrobiła to samo Lewica i ogromnie się z tego cieszę. Bo wreszcie to być może tworzy to szansę. Wyzywam na pojedynek Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ja znam jego decyzję. Wypowiedział ją w wywiadzie w Gazecie Wyborczej. Nie ustąpię, nie interesuje mnie to. On co prawda nie powiedział, kto to jest pan Kaczczak, natomiast jego kinderstubie, o której się dużo mówi, ja nie ufam. Powrót do kanciastego stołu. Stworzyłeś kanciasty stół. To jest twoje dziecko. Po której stronie chcesz kontynuować to spotkanie? Jako osoba odpowiadająca na pytania, czy osoba zadająca pytania? Jaki będzie następny kanciasty stół po wyborach? Ja bardzo chcę mieć do czynienia, chcę, żeby istniało medium, które nie jest naszą własnością ruchu Obywateli RP. No, my jesteśmy w tym najbardziej zaangażowani, bo my w ogóle jesteśmy wariatami, którzy się biorą za rzeczy niemożliwe. Ten stół jest z dykty, co prawda, ale kosztował nas gigantyczny wysiłek. Wypruwaliśmy sobie w fizycznym sensie żyły, żeby do tego zrobić. Zapraszaliśmy polityków, którzy w odróżnieniu od nas mają publiczne pieniądze z subwencji partyjnej, żeby chcieli nas zaszczycić swoją obecnością na próżno. Dzisiaj nie mamy złudzeń. Ślepiec przewidzi niestety wynik tych wyborów parlamentarnych. Idą na nas ciężkie czasy. Media te, które istnieją, pozostawiają bardzo wiele do życzenia, ponieważ one nie zorganizowały przez 4 lata debaty o przyszłości Polski i o tym, jak pokonać ten kryzys demokracji, jak sobie poradzić z populizmem. Tej debaty nie było, ale będzie jeszcze gorzej,
ponieważ oczywiście Jarosław Kaczyński wam, dziennikarzom, nie popuści. Będziecie mieli coraz gorzej, podobnie zresztą jak my wszyscy. Tak? Ci, którzy się nie boją, coraz częściej występują w takich niezależnych właśnie mediach. To, co państwo tutaj widzą, to może nie wygląda za bardzo imponująco, chociaż moim zdaniem wygląda całkiem nieźle, ale to jest zalążek przedsięwzięcia, które jest ni mniej, ni więcej, Paweł, tylko na zakończenie, wejdę ci w telewizją słowo. Publiczną. Optymistyczny poproszę koniec. Zbliżają się wybory, będziemy mieć 13 października święto demokracji, czy to będzie walka samobójcza, który ten trzeci, czyli ktoś, kto patrzy na nas jak na żałosne społeczeństwo, ja nie, będzie się śmiał. Jaki to będzie dzień? Czy ty powiedziałeś, powiedz mi proszę, czy ty powiedziałeś święto demokracji sam z siebie, czy cytujesz Schetynę z 4 czerwca? Ja uważam, że to jest dar, który trzeba wykorzystać. I moim zdaniem mówię moim dzieciom, żeby szły głosować, bo zagłosują za nich. Ja wierzę w każdy jeden głos nasz. Ja wierzę w każdy jeden głos. Jak z tymi strzałami, którą można pojedynczo złamać, ale całego kołczana nie złamie. Ja też. Ja wierzę w to. Jesteś na razie jedyny taki, który, a może ich jest więcej, a może na tych komitetach wyborczych jest więcej. Jak jest ich wyłuskać, więcej. Jak ich znaleźć? Na końcu, na zakończenie, zachęć. Ludzi tą trzecią siłę, która jest obojętna, albo która mówi, tak to nic nie zmieni, że może ta kropla, jak Paweł Kasprzak, drąży skałę i wreszcie wydrąży? Zachęć ludzi do wyborów. Ja bym powiedział tyle. To święto demokracji, dopóki jest organizowane przez partyjnych bossów w partyjnych gabinetach, jest takim gorzkim świętem, do którego my jesteśmy zapraszani w charakterze widzów i stoimy w przedsionku. Ale naprawdę to do nas należy. To uczynienie tych paru kroków do przodu i przejęcie na własność instytucji polskiej demokracji i instytucji polskiego państwa wszystkich, po to, żeby, jak mówi 4 artykuł polskiej konstytucji, władza Rzeczypospolitej Polskiej należała do narodu poprzez przedstawicieli, o tym mówi ustęp 2, lub bezpośrednio. Drodzy panowie. Żeby władza należała do narodu. Paweł Kasprzak, kandydat na senatora. Człowiek, który chce kruszyć skałę i monolity. Zobaczymy, trzymajmy kciuki i idźmy na wybory 13 października. Idźmy koniecznie, tak, idźmy koniecznie.